Siemanko, kochani. Nagrywam to od razu po nagraniu tego konkursu sadów NCAA, który mieliście okazję widzieć na kanale wcześniej, ale było takie gówno i nawet nie było o czym za bardzo pogadać, więc od razu odpalam perełkę, coś porządnego, coś naprawdę wartego oglądnięcia, czyli konkurs sadów z 2003 roku, gdzie był totalny rozpierdul. Ale zanim przejdziemy do oglądania tego konkursu, mam dla was tak zajebisty konkurs, że takiego konkursu w życiu nie mieliście, bo nie ma żadnych zasad. Nie ma, nie ma. A co możecie wygrać? Mam piłkę, którą dostałem gdzieś tam kiedyś na konkursie wsadów Moltena GM7X, więc on będzie do wygrania. Dorzucę jeszcze plecak hsb.pl, bo mogę. Jeszcze jakiś tam oczywiście dorzucę plan treningowy dla was, czyli trzy osoby dostaną jakieś nagrody. A jakie jest w ogóle, jakie są reguły, żeby otrzymać te nagrody? Żadne. Po prostu zostawcie komentarz i udostępnijcie ten filmik i ja sobie wybiorę po prostu z komentarzy jedną osobę, która otrzyma po prostu którąś z tych nagród i takie trzy osoby wybiorę. Ale teraz przejdźmy do oglądania, bo to jest tak zajebisty konkurs, że uuu, kurwa. No i lecimy, proszę Państwa, moi kochani, drodzy, 2003 rok, o, w końcu coś dobrego będę oglądał, a nie jakieś konkursy NCAA. Jak macie mi jakieś konkursy NCAA polecać do oceniania, to lepiej nie polecajcie, masakra. Nie było tam nic ciekawego i w ogóle więcej było, wiecie co tam było. No ale przejdźmy do konkursu z 2003 roku, czyli Jason Richard, o, może po kolei, Amar Stoudemire, Richard Jefferson. Mamy Desmonda Masona, no i mamy oczywiście kogo? Jasona Richardsona, czyli jednego z najlepszych dunkerów, jacy postawili stopę w konkursach wsadów NBA. I taka paka na konkursie, przeczytajcie sobie jeszcze raz te nazwiska. Stoudemire, Mason, Richardson, Jefferson. To są nazwiska. I zaczynamy konkurs na początku Richard Jefferson. Chociaż to jest chyba przedstawienie, czy od razu wsady? To jest przedstawienie, więc mamy Richarda Jeffersona, mamy Amare. Wiecie, jak on napierdalał? Wiecie, z jaką mocą on zabijał w meczach, a w konkursie to dał radę, naprawdę dał radę. I to nie tylko w tym roku. No i Desmond Mason, który już miał okazję wygrywać w konkursie wsadów rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej, nie chcę skłamać. No i mamy tutaj tego psychopatę. Jason Richardson. Ogólnie, ja pamiętam, był taki mecz, gdzie Vince Carter USA grało, biali na niebieskich, ale nieważne. Vince zagiął go tam. Na rzut, piłka odbita od deski. Mamy windmilla zrobionego od deski. Nie najgorsza wysokość, ale to jest ujęcie z dołu. Wcisk ledwo nad garstkiem, nieczysto. Chyba nie tak chciał wykonać ten sad. Jakby zajebał jakiegoś gwoździa kosmicznie, to by było naprawdę nieźle. Amar Stoudemire, mamy 180 pod nogą, niezły sad, mocno. Poprzedni sad oceniłbym w okolicach ósemki na tamte czasy, nawet obecnie bym ocenił w okolicach siódemki. Ale wracając do Amare, na takiego gościa naprawdę dobrze się ruszał. I patrzcie, ten sad, który on tutaj robi, przypomina wam to coś? To samo zrobił, spauzuję sobie na chwilkę, to samo zrobił Zach LaVine z narzutu i skończył z drugiej strony kosza. Generalnie często wiele wsadów jest bardzo podobnych, tylko po prostu zmienia się miejsce na biegu i miejsce wykończenia wsadu. I na przykład jeden kończy z przodu kosza, drugi z drugiej strony i tak dalej, i tak dalej. Ale wsady są ogólnie bardzo zbliżone. No i Desmond Mason, Rock the Cradle, on w pierwszej próbie spudłował w tym klipie, nie ma tutaj pudeł. Nie jest taki piękny, jak robił to Michael Jordan czy Larry Nance, bo Larry Nance on w ogóle na jakimś dziwnym poziomie to robił. I widać, że to nie z tą mocą, ale wygląda naprawdę fajnie i dla mnie jest to też fajny wsad. Jednak dałbym tutaj
8-9 za to. No i Jason Richardson, narzut, lewa, prawa, idealny właściwie windmill z narzutu. I stylowo, i siłowo. Ludzie nie patrzą na to, ale popatrzcie sobie na przykład tutaj jak spauzuje, popatrzcie sobie na jego sylwetkę w powietrzu. Prawa noga wyprostowana, lewa noga delikatnie zgięta do tyłu. Patrzy się na obręcz, głowa na wysokości obręczy. Kto robił podobnie wsady? Dokładnie, Dominic Wilkins. Gwóźdź, piłka jeszcze po barku wyjebało ją w kosmos, tam zabiło kogoś na trybunach. To są jeszcze czasy, gdzie niestety, gdzie jeszcze na trybunach piękny windmill. Prawie że idealnie ręka, lekko zgięta w bicepsie, ale miazga. 50, no może być 50. Jason Richardson. Tak? Richard Jefferson. Jezu, co ja pierdolę, kurwa. On próbował tu zrobić 180 łokcia, może właściwie nawet można by powiedzieć, że próbował zrobić 360 łokcia. No ale jak widać, on ma bardzo leniwy taki nabieg bez szybkości, ale też no brakło tutaj wysokości. To by był naprawdę dobry wsad, bo podejrzewam, że on mógł być w stanie to zrobić, tylko on za bardzo odchodził od kosza, więc go wyciągnęło. No i słabo, szósteczkę można dać, ódemeczkę. Ho, lubię takie wsady, tylko że to jest wsad meczuwa. Za trumny, jedna stopa w trumnie, stylowo, jedną ręką, ale też nie jakiś super gwóźdź. On tutaj tak do końca trzymał tą piłkę asekuracyjnie w dłoni i nie poszedł, że tak powiem, na żywioł. Ale piękny wsad. Jezu, mam ból serca, jak mam takie wsady oceniać, z tego względu, że nie wiem, czy tu dać 8 czy 10. Narzut, lewa, prawa, 360 windmill. I patrzcie sobie, jak to Jason Richardson robił. W poprzednim filmiku oceniałem konkurs sadów NCAA i robił tam gość 360 windmilla z narzutu nabieganego z prawej strony, gdzie miał właściwie pół obrotu do zrobienia. A Richardson, zabawa, pierwsza próba, narzut, na wprost kosza, czyli wychodzi mu pełny obrót. Wsad na 10, tym bardziej w tamtych czasach wsad na 10. Richardson, Mason w finale. O, ten był Marcin Gortat, mój ulubiony koszykarz, białoskóry koszykarzy. Ale zakurwił. Wiecie co? Powiem wam tak. To jest ogólnie zwykły wsad pod nogą. Wiele osób może powiedzieć, że to jest ok, zwykły wsad pod nogą. Ale pierwsza rzecz, kochani. Któroręczny jest Mason? Mason jest praworęczny. Więc on tego BTL-a kończył lewą ręką, czyli nie swoją ręką dominującą. Dlatego, bo ma naskok lewa-prawa, a chciał zrobić takiego BTL-a, jak właśnie robił Vince Carter w 2000 roku. I druga rzecz jest taka, skąd on się wybił? On się wybił praktycznie też z przerywanej. Dodatkowo jeszcze przy tym BTL-u jest ta różnica, że patrzcie, gdzie on tą piłkę wyciągnął. On wyciągnął tą piłkę do samej góry i dopiero potem zaczął robić tego BTL-a, dlatego ruch jest taki bardzo, bardzo głęboki. Widzicie? No, jak połączenie dwóch windmilli i przełożenie pod nogą. Więc wsad oczywiście też tutaj na dychę, tym bardziej, że zakurwił z taką mocą, że... No i Richardson, odpowiedź, nabieg z prawej strony. On nie jest zadowolony tutaj z tego wsadu. Mamy tutaj pompkę, również z podobnego miejsca, co na początku Desmond Mason robił tego zwyklaka jedną ręką. Daleko złapana ta pompka, ale widzicie, nie jest ona tak idealnie, że tak powiem, jakby to powiedzieć, zrobiona, w sensie jeśli chodzi o podkurczenie kolan, podkładkę piersiową, albo nawet pracę tymi nogami. I jemu brakło tutaj dosłownie centymetrów, żeby wykończyć ten sad czyściej. Jeszcze mógł nie łapać kosza, lepiej by to wyglądało, ale on też tracił kontrolę nad ruchem już w locie. Ogólnie bardzo dobry wsad, ale jednak strasznie wysoko ściągnął. Ale jednak nie tak idealnie wykonany, jak można by się po nim spodziewać. Mógł wyglądać lepiej. Widzicie, on jest taki wciśnięty, a nie taki wjebany na pełnej kurwie. Mimo to 9. No i tutaj Desmond Mason robi takiego windmilla dwoma rękami. On robi tutaj taki bezpieczny wsad, bo wiadomo, żeby już tylko być w finale i właściwie wygrać ten konkurs, nie musiał kombinować, żeby robić nie wiadomo co. Ale ma styl Mason, nie ma co nawet gadać. 8 bym mu za to dał, że poszedł na łatwiznę. No i to jest ostatni set Richardsona.
Ja cięż kurwa pierdolę. Wiecie co? To był. On musiał mieć 50 tutaj, żeby wygrać. I ten wsad, czyli pod nogą, z narzutu, pod prawą nogą, czyli on przekładał swoją ręką dominującą prawą do słabszej ręki lewą i kończył to tyłem z narzutu. Mówiłem wam wcześniej, że robił Desmond Mason właśnie swoją słabszą ręką z kozła i tak dalej. To Richardson zrobił to z narzutu, tyłem i przekładał jeszcze sobie od zewnętrznej strony, bo on nie przekładał od wewnętrznej strony nogi, on przekładał od zewnętrznej strony nogi do wewnątrz. Patrzcie tu. Cyk. Widzicie? Ja na przykład, jak robię ten wsad, bo co prawda na wymiarze go nie zrobiłem, ale gdzieś tam na niższych koszach na 2,90 się go robiło. I na przykład ja ten wsad jak robię, to skacząc przy swoim naskoku prawa, lewa, ja przekładam od wewnątrz do zewnątrz. A on przekłada od zewnątrz na swoją słabszą rękę. Więc ja bym musiał właściwie przy swoim naskoku przekładać... O Jezu, nie będę nawet na tym myślał. Zajebisty wsad. Na tamte czasy to musiał urwać po prostu... Cyce. Jest to wsad, którego by się nikt nie powstydził nawet w dzisiejszych czasach na konkursie. Zresztą widzimy odmiany tego wsadu, jak chociażby z kozła walił, chociażby Aaron Gordon. No ale Aaron Gordon i tak by dostał 9, co by nie walił. I to jest koniec konkursu. Jest to jeden z lepszych konkursów naprawdę w historii. Może tutaj są jakieś takie momenty, gdzie no widzicie, no chociażby Amare, jeden wsad widzieliśmy. Jefferson dał troszkę dupki, ale dwóch panów jak Mason i Richardson przede wszystkim naprawdę dali radę. No co tutaj gadać, Richardson właściwie każdy wsad tutaj miał na maksa poza zjebaną swoją pompeczką, która nie była de facto zjebana, tylko po prostu była nieczysto wykończona. Podsumowując ten konkurs, to nie jest koniec historii Jasona Richardsona, bo to co on pierdoli w kolejnym roku, no wiadomo, że nie wygra, ale gość udowodnił tak samo w dwóch konkursach, że gość jest jednym z najlepszych dunkerów, jacy kiedykolwiek weszli na parkiet NBA na konkurs. Gdyby Jason Richardson był wpuszczony na przykład w latach 2016, Jezu, Matko Boska, wyobrażacie sobie konkurs, gdzie jest Jason Richardson, Vince Carter, Lavini Gordon, tylko Richardson, żeby był w tych czasach, co są teraz, i Vince Carter, żeby był młody w tych czasach, co są teraz. Oni byli jeszcze większymi freakami niż ci, więc ja nie wiem, co by goście kręcili. Już wtedy, pamiętam, Jason Richardson, widziałem gdzieś filmiki, że potrafił dać 360 pod nogą z narzutu. Wsad, który spudłował w 2004 roku jako ostatni, i gość był po prostu odklejony od rzeczywistości. Dziękuję wam za oglądanie. Jak chcecie dostać tą... Gdzie ta była piłka? Jak chcecie dostać tą piłkę, to po prostu zostawcie komentarz. Co więcej tam mówiłem, zostawcie komentarz, udostępnijcie. Niech ludzie widzą, że ktoś tam mówi coś o wsadach i że coś tam próbuje komentować. Dziękuję. Do widzenia państwo. Państwo, kurwa. Państwo to mamy policyjne, a nie... Na razie. Siemanko, pozdrawiam was. Hac, binio.